Miniony piątek maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Ze szkołą jednak pożegnają się dopiero za miesiąc. Od 5 maja rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. Zakończenie roku klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 połączone zostało z końcem prac termomodernizacyjnych szkoły. Prace remontowe rozpoczęły się w czerwcu 2013 roku i trwały 9 miesięcy. Był to trudny okres w życiu szkoły. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były normalnym tokiem, co było niełatwe do pogodzenia z pracami modernizacyjnymi, mówi podczas uroczystości dyrektor Zygmunt Nowacki. W ramach prac termomodernizacyjnych ocieplono budynki szkoły, przebudowano łącznik, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i system ogrzewania. Szkoła zrezygnowała z miejskiego ogrzewania i przeszła na system kotłów gazowych kondensacyjnych. Poza pracami termomodernizacyjnymi przeprowadzono także gruntowny remont szkoły. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła prawie 2 400 000 zł, a dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło blisko 1 600 000 zł. Obecny podczas uroczystości starosta Włodzimierz Mazurkiewicz, reprezentujący organ prowadzący szkołę, docenił trud remontu w trakcie roku szkolnego. Przede wszystkim chciałbym podziękować dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom, bo trudno się pracuje, jednocześnie gdy dany obiekt, budynek jest remontowany. To jest niezwykłe wyzwanie, myśmy sobie z tym poradzili. Dyrektor szkoły Zygmunt Nowacki podczas wystąpienia zwrócił się do abiturientów i przybyłych gości słowami papieża. W tak uroczystym dniu zwracam się do szanownego grona gości słowami Jana Pawła II. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 3- lub 4-letni cykl kształcenia ponadgimnazjalnego wymaga ogromnego nakładu pracy, a przede wszystkim efektywnego współdziałania wielu podmiotów. Nasze sukcesy edukacyjne i wychowawcze są właśnie efektem zaangażowania osób, które zgodnie z przytoczoną sentencją mają na uwadze nasze wspólne dobro. W kolejnej części uroczystości przyszedł czas na wręczenie wyróżnień i nagród dla najlepszych uczniów, wyróżniających się nie tylko najlepszymi wynikami w nauce, ale i zaangażowanymi w życie szkoły. Abiturienci złożyli także uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, jako przedstawiciele pokolenia wkraczające w dorosłe życie. Uroczystość zakończyła momentami humorystyczna część artystyczna przygotowana przez młodzież. Ocean naszych snów łyżeczką się odmierzyć da. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Zarazką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas.